Yo, siemano, z tej strony Piłka TPS, gdzie gramy w grę fański jumping, będziemy robić karierę zawodnika. Czekajcie. Okej. Okay. Puchar. Będzie to Puchar Świata. Robertem Makłowiczem. Zaczynamy nieżny tagił. Ale co? To muszę sobie coś sprawdzić trochę. Co się chce? To jest duże nowe. To są te? Okej. Okay. Zaczynamy w nieżny tagile. Dobrze. Wchodzimy do pierwszego. Skocznia niżna takiego H134. Robert Smakłowicz zaczyna. Czekajcie. Czekajcie. Około punktu K. 123,5. Jak na to skoczy, jest to bardzo dobry skok. Na moje umiejętności. Dobry skok. Symulujemy. I zajmujemy w kwalifikacjach miejsce. Oj, my się dostaliśmy. Dopiero tak, ale dopiero na 39 miejscu. Że odległe miejsce. Zaczynamy konkurs. Dobry jest wiatr pod narty. Ale szybko maleje. Wyjście z progu. No i około punktu konstrukcyjnego 122. Czyli niewiele za punkt konstrukcyjny. Może być problem z dostaniem się do drugiej serii. Zobaczymy, jak inni będą skakać. Nie ma nas drugiej serii. Dopiero 37 miejsce. Właśnie dlatego nie... Właśnie dlatego nie lubię nieżnego takiego. Przynajmniej Polak. To niewielki pozytyw. Miejmy nadzieję, że w następnym konkursie będzie lepiej. Niżny ponownie nie tu. Niżny tagiel.
Czy startujemy pierwsi? Czy... No, Jest o wiele lepsze wyjście z progu, wyżej leci i jest tu dalekie skok! 139 metrów, 139 metrów! Nowy rekord skoczni. Niesamowity, niesamowity skok Roberta Makłowicza. Nowy rekord skoczni. I chyba to będzie wygrana w kwalifikacjach. A zakończymy na miejscu. Uwaga, uwaga. Drugim. Jushiro Kobayashi o 1/10 punktu na wyprzedził. Co tu? A my wyprzedziliśmy Yukie Sato o 2/10. Naprawdę niewielkie straty. A teraz pierwsza seria, Robert Makłowicz. No, o wiele gorsze wyjście z progu, ale chyba skok na kwalifikację. 126,5, no jest to gorszy skok niż kwalifikacja. Ale jest to skok na drugą serię. Może będziemy na miejscu w dopiero 21. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na miejscu 4. Reklamy. Jakoś będziemy musieli je przeżyć. I Robert Makłowicz. Potrzebowałby około 138. Czy stać go na tyle? Co się stało? Dlaczego tak? Jak... Przynajmniej Kamil Stoch wygrał. Oj, teraz festiwal niezakwalifikowania się do konkursu. Czyli Kusamo Bilajk. Marko, to jest Michel. No, nie, czekajcie. Kolejna reklama. I najprawdopodobniej już tylko jeden konkurs w Kusamo. O nie, czekaj, znowu. Kusamo. Nie lubię Kusamo. Nie lubię Kusamo. Jeszcze raz. Nie lubię Kusamo. Umówmy się. Kusamo to... Jest to zaskoczenie. Oczywiście dla mnie. Czekajcie, wierzmy się o kamerę. Dobra, skoczymy z tej chuj.
124,5 będzie to miejsce trzecie. Czyli mamy kwalifikacje do konkursu. Do konkursu udało się. Na nieskakalnym także. Kusamo. No, jest się na tyle się odrywuje, Kuba Jaszyku. Pies Peszka niespodziewanie wygrywa te kwalifikacje. Teraz Roman, Kołdelka. Olus, mamy wiatr pod narty, szybko, trzeba to wykorzystać. Dobre wyjście z progu. Leci daleko! 137 metrów. Mamy pierwsze miejsce. Czy będzie to pierwsze miejsce? W pierwszej serii może nie, ale jest szansa, że będzie pierwsza dziesiątka. Ależ daleki skok Roberta Makłowicza. Dopiero na 8 miejscu kończymy. I oczywiście reklamy. I mamy szansę. Ale czy ją wykorzystałem? Musimy skończyć około 140,5 metra. Wybił się Robert Makłowicz, leci i ląduje blisko. Nie. Nawet punktuka nie osiąga. 20 miejsce. Co się dzieje? Czterdzieści punktów ponad straty. My jesteśmy przynajmniej ostatnimi. To nie! To jest jakieś przeznaczenie przed dzisiejszym konkursem w Wielingen? Bo jeśli tak, żyłam znowu z koszulką lidera. Kolejna reklama. Ja się już nie będę żegnał. Także do zobaczenia i cześć.